Budżet obywatelski jest jednym z najlepszych narzędzi, jakie mogą dostać obywatele, żeby zrealizować projekty, o których marzą od dawna, a których nie są w stanie na swoich, nie wiem, radach osiedli, radach gmin przewalczyć. W tym wszystkim bardzo pomagają organizatorzy, bardzo pomagają panowie, którzy uczestniczą w przygotowaniu od strony formalnej tego przedsięwzięcia. Wiem, że dochodziło do takiej sytuacji, że ktoś w zasadzie przychodził z pomysłem i na miejscu w Urzędzie Marszałkowskim ten wniosek był razem z nim wypełniany i dzięki temu ten projekt potem został poddany pod głosowanie. Radość z współtworzenia potem tego, co się wymyśliło, jest ogromna. Dlatego jeśli chcecie Państwo przeżyć taką radość, to radzę opracować jakiś ciekawy pomysł, rozejrzeć się wkoło, zobaczyć, czego Wam brakuje, co można byłoby zrobić lepiej, ciekawiej, zgłosić taki projekt, potem namówić sąsiadów, żeby na niego zagłosowali, a potem patrzeć, jak to wszystko się dzieje. Polecam. Tak jak ten plac zabaw, na którym znajdujemy się w tej chwili, czyli plac 5-15-55+, co oznacza przekrój wiekowy wszystkich jego gości, Kraina Radości bardziej jeszcze poszerza swoją ofertę o osoby niepełnosprawne, osoby na wózkach inwalidzkich, osoby nawet w pełni sparaliżowane. Wspaniałym dopełnieniem tego dzieła jest Kraina Radości, która powstaje właśnie za środki samorządowe. Na sąsiedniej działce tam będzie realizowana Kraina Radości, która będzie wyposażona w urządzenia rzadko widywane na placach zabaw, takie jak karuzela, na którą można wjechać wózkiem inwalidzkim, jak huśtawka, na którą można wjechać wózkiem inwalidzkim, jak huśtawka, na której można położyć osobę sparaliżowaną. Ale Kraina Radości to jeszcze nie koniec tego, co zostało zaplanowane, dlatego że w tym roku składamy wniosek o rozbudowę Krainy Radości, o krainę baśni. Zaplanowaliśmy stworzenie takiej krainy, która przeniesie nas do marzeń dzieciństwa. Krainy w aranżacji, której zamierzamy przewidzieć udział na przykład scenografów filmowych. Zamierzamy stworzyć miejsce, które będzie absolutnie niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju.